Dzisiaj jesteśmy na rynku w Gliwicach i to jest druga edycja imprezy Media Tent organizowanej przez Śląską Sieć Metropolitalną i Miasto Gliwice. Poprzednia była na Placu Krakowskim. W tym roku postanowiliśmy przesunąć imprezę tutaj. Impreza odbywa się w namiotach, więc taka jest jej też fajna idea, że ona jest ruchoma i można ją robić po prostu w bardzo różnych miejscach. Generalnie staramy się na tych naszych imprezach pokazywać nowe technologie i przybliżać te nowe technologie odbiorcom, którzy tutaj mieszkańcom, przyjezdnym, no po prostu komu się da. A jakie atrakcje czekają na ludzi, którzy tutaj przyjdą? Dzisiejsza edycja jest tematyczna i dotyczy gier, bardzo szeroko rozumianych. Tutaj w Gliwicach znajdują się siedziby różnych firm, które produkują gry, o czym może nie wszyscy wiedzą. I tak jak nasz partner The Fun 51, który tu pokazuje dzisiaj swoje własne warsztaty produkowania gry, więc można tutaj sobie na żywo popracować z prawdziwymi twórcami gier, którzy tak naprawdę są też kawałek od nas, bo są stąd. I pokazują projekt Reality 51, czyli urządzenia, które skanują obiekty w przestrzeni, jakby zajmują się wirtualną rzeczywistością. Firma Infinite Dreams tutaj współpracuje przy warsztatach dźwiękowych. Można wziąć udział w warsztatach również kodowania, warsztatach, nawet nie wiem, tak dużo jest tych warsztatów. Jest turniej konstruktorski, budujemy radiostację Gliwice w wirtualnej przestrzeni, więc to jest naprawdę coś ciekawego. Jest spotkanie tych klubów, gdzie będzie można posłuchać, jak te osoby opowiadają, jak to się wszystko tworzy i jakich sprzętów się do tego używa. Jest Politechnika Śląska również ze strojem do akwizycji ruchu, z urządzeniami sterującymi wzrokiem. Aktualnie pracujemy nad takim mocno ambitnym projektem, który nazywa się Get Event, w którym wykorzystujemy w nim rzeczywiste obiekty skanowane, później przenoszone właśnie do wirtualnej rzeczywistości. Na naszym stanowisku również pokazujemy, jak wygląda taki proces. Można też porozmawiać i zobaczyć, jak właśnie taki proces tworzenia gier jest realizowany w firmach, oczywiście na troszeczkę mniejszą skalę, tak żeby można było w ciągu całego dzisiejszego wydarzenia zobaczyć też efekty pracy mniejszych zespołów. Naszym celem jest pokazanie, że tworzenie gier jest przyjemne, miłe i można się przy tym dobrze bawić. Podczas dzisiejszego wydarzenia Wydział Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej współpracuje razem z The Farm 51. Co Państwo przygotowali? Przygotowaliśmy wspólnie, oprócz prezentacji nowych technologii tworzenia gier przy pomocy Oculusa czy pracy na najnowszych silnikach, również warsztat, w którym na najnowszym silniku graficznym Unreal 4 można stworzyć własną grę. Czy jest to propozycja skierowana do ludzi, którzy już coś wiedzą na ten temat, czy może też jest coś dla ludzi, którzy są zieloni w temacie? Przede wszystkim ta propozycja jest skierowana dla osób, którzy interesują się grami, interesują się rozrywką wirtualną i którzy mogą na własnej skórze poczuć się przez moment jako deweloper i samemu popróbować stworzenie tego, co generalnie lubią robić. Między nami znajduje się dziewczyna w kostiumie do akwizycji ruchu. Kostium składa się z czujników, które przekładają ruchy jej kończyń właśnie na ruch modelu w środowisku wirtualnym, który jest widoczny na ekranie. Taki kostium może być stosowany na przykład do rehabilitacji, gdzie pacjent będzie wykonywał określony ruch, to znaczy na przykład będzie podążał z jakimś obiektem, czy próbował złapać jakiś obiekt w grze, a my będziemy przechwytywali ten jego ruch. Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy faktycznie wykonał ten ruch poprawnie, czy nie. Czy w każdym innym środowisku, gdzie potrzebne jest właśnie przeniesienie ruchów człowieka, no przeważnie to jest właśnie wirtualne środowisko. Oficjalne otwarcie wystawy 29, ale widzę, że w ramach Media Tentu takie preludium małe. Tak, no poproszono mnie, żeby tutaj zademonstrować szczególnie wieżę, bo podobno będę tutaj komputerowo się bawić w to budować, tak żeby wizualnie mogli zerknąć, jak ona wygląda w miniaturze. Oryginał w miniaturze. No i na podstawie tego będą po prostu budować sobie na komputerach. Jakie jest miejsce Gliwic na mapie polskiego game devu? Myślę, że jedno z bardziej znaczących, tak? Myślę, że na pewno
Śląsk jest dość prężnym ośrodkiem w tym dziedzinie po Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Jest pan także wykładowcą projektowania gier w Cieszynie. Jak bardzo obecnie popularny jest to kierunek? Kierunek jest ogromnie popularny. Mamy bardzo dużo chętnych studentów. Przede wszystkim dlatego, że oferujemy pracę z wykładowcami z Uniwersytetu Śląskiego, spoza uniwersytetu. Nawiązujemy współpracę ze specjalistami z zagranicy oraz większa część wykładowców są to specjaliści z wieloletnim stażem w projektowaniu gier. Także studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które tworzą gry od lat oraz uczą się praktycznych możliwości wykorzystania całej wiedzy w późniejszej realizacji projektów, czy umożliwiamy łatwiejszy dostęp do deweloperów, aby można było łatwiej znaleźć zatrudnienie w branży. Co sprawiło, że zacząłeś studiować projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej? No ogólnie tak się w życiu stało. Ja już ukończyłem jeden stopień studiów. Ukończyłem edukację artystyczną z informatyką, więc to było takie dziwne połączenie graficzno-informatyczne. Potem dowiedziałem się, że właśnie powstał taki kierunek. Był pomysł, żeby dalej studiować, więc ruszyłem. Akurat udało się dostać. No i jestem w Cieszynie, tak? Aktualnie w Gliwicach. No cóż mogę powiedzieć, kierunek był bardzo atrakcyjny. Jest dalej, on się cały czas rozwija, jest coraz lepszy. Kadra coraz lepsza, jest tam kontakt z ludźmi z branży. Ogólnie bardzo, bardzo fajne miejsce. A jak pani sądzi, bo nawet do początku lat 2000 komputerowa rozrywka była traktowana dość jako dla dzieci i tak dalej. Jak to się zmieniło na przestrzeni czasu? Myślę, że to się zmienia i będzie się zmieniało coraz bardziej, tak? Z tego względu, że pewne pokolenia osób, które zaczynały grać jako dzieci jeszcze na komputerach typu Commodore, Amiga, to w tym momencie to są już osoby dorosłe, więc one szukają też jakby, jeśli już połknęły jako dzieci tego bakcyla, to już jakby... przez to, że wyrosły z okresu dzieciństwa, to wcale nie powoduje tego, że przestały grać, tak? Tylko szukają troszeczkę innych produkcji, bardziej ambitnych gier. Właśnie takim projektem między innymi skierowanym przede wszystkim do właśnie trochę starszego pokolenia graczy jest właśnie nasza aktualna produkcja, czyli Get Even.